Nazywam się Krystyna Sidor, w związku z tym, że zostałam czytelnikiem roku 2010. Chciałabym wam zaprezentować parę książek, które po prostu są to moje ulubione książki i chciałabym się z nimi podzielić z wami. Nimi. Pierwsza z nich, niestety nie mogę wam pokazać okładki, jest to Cień wiatru Carlosa Zafona. I już sama nazwa jest intrygująca, przecież wiatr jest niewidoczny. Nie ma cienia, więc może to właśnie zaintrygować do przeczytania, skupić. Historia rozpoczyna się w Barcelonie w XX wieku. Bohaterem jest młody chłopiec, 10-letni. Po raz pierwszy spotykamy się z nim po raz pierwszy, gdy idzie ze swoim ojcem na tak zwane cmentarzysko zapomnianych książek. Jest to miejsce, gdzie przechowywane są wszystkie książki z całego świata. Można spotkać tam każdego autora, każdą książkę, ale najdziwniejsze jest to, że tylko w jednym egzemplarzu. I zadaniem tego chłopca jest właśnie, aby wybrać sobie jedną książkę i zaopiekować się nią. W taki sposób, aby już nikt nigdy o niej nie zapomniał. Wybiera właśnie Cień wiatru Juliana Caraxa. I tutaj zaczyna się właśnie właściwa przygoda, właściwa historia. Najdziwniejsze jest to w tej właśnie historii, że wszystkie inne książki Caraxa były zniszczone. Nie można znaleźć innych jego egzemplarzy, innych nawet książek. Nawet nie chodzi o to, że o Cień wiatru, ale nie ma innych książek. I to właśnie bardzo tego chłopca Daniela zainteresowało. Przez bardzo długie lata, długi czas szuka książek, poszukuje, drąży. No i wreszcie spotyka w bardzo dziwnych okolicznościach, ciekawych może, bo został zdradzony przez swoją pierwszą dziewczynę, pierwszą miłość, spotyka bezdomnego pana, który mu pomaga. I Daniel, odwdzięczając się mu, prosi swojego ojca, aby zatrudnił go w swoim antykwariacie. No i okazuje się, że są pewne powiązania między właśnie tym człowiekiem, a tym tajemniczym panem Julianem. Wszystko dalej. Daniel dorasta, znajduje sobie nową miłość, którą jest siostra jego przyjaciela. No i właśnie historia Daniela jest bardzo podobna do historii Juliana. Wszystko się zazębia, wszystko się w pewnym sensie powtarza. Zaczyna się od tego, cała historia Juliana Caraxa, autora książki, że jest bardzo biednym chłopcem. Mieszka z matką i ze swoim ojczymem, który nie chce go wychowywać, nie chce łożyć na jego wychowanie. No i wysyła go do szkoły katolickiej, gdzie poznaje swojego pierwszego przyjaciela. I to właśnie w siostrze tego pierwszego przyjaciela się zakochuje i tu zaczyna się ich tragiczna historia, ponieważ Penelopa, też tak nazywa się ta dziewczyna, zachodzi w ciążę. Niestety są utrudniane spotkania między nimi, bo jest pewien powód, dla których oni nie powinni się nawet spotykać. Jest nawet uzasadnione to i wszystko się dowiemy, jeśli przeczytamy oczywiście. Książka jest bardzo ciekawa. Od pierwszego zdania wciąga w nas w wir wydarzeń, tajemnic. Tajemnica goni tajemnicę i odkrycie jednej tajemnicy sprawia, że pojawia się kolejna. Na przykład poznajemy przyjaciół Juliana, poznajemy wrogów, którzy żyją do tej pory. Prześladują właśnie Daniela, ponieważ szukają wspomnień o Julianie. Prawdziwą wisienką na torcie są opisy Barcelony. Proszę się nie przerażać, to nie są opisy typu Pan Tadeusz i opis chmur albo opis lasu. To są prawdziwe, piękne opisy, wspomnienia. Są nawet zdjęcia bardzo słynnego fotografa hiszpańskiego, które po prostu dodają smaczku całej historii. Warto jest przeczytać, ponieważ uczy nas o pierwszej miłości, o powiązaniach w rodzinie, o naprawdę chęci przeżycia i różnych innych uczuciach, które naprawdę powinien przeżyć każdy młody człowiek, nawet nie młody, po prostu każdy. Kolejną książką, kolejnymi serią książek, które chciałabym wam zaprezentować, to są książki, można powiedzieć, nawet dla dzieci, bo to już można w młodym wieku je przeczytać. Pierwsza z nich to jest pierwsza rozpoczynająca serię, nazywa się Artemis Fowl. Autorstwa Eina Kolfera. Bardzo ciekawa, chciałabym powiedzieć. Może to trochę przyraci was fakt, że jest o fantastycznych zwierzątkach, o fantastycznych stworzeniach, które żyją w głębi ziemi, ale naprawdę jest bardzo fajna.
Wszystko zaczyna się od tego, kiedy bardzo młody człowiek, Artemis Fowl, postanawia, dochodzi do wniosku, że brakuje mu pieniędzy. No nie byłoby nic dziwnego, gdyby dostawał kieszonkowo od rodziców, ale najdziwniejsze właśnie jest to, że on kieruje całym mocarstwem Fowlów. Jego mama jest zamknięta w swoim świecie, ponieważ bardzo głęboko przeżyła śmierć swojego męża. Ojciec Artemisa zaginął podczas dziwnych zajęć związanych z mafią właśnie. I Artemis postanawia przejąć całe dziedzictwo Fowlów. Najfajniejsze jest to, że on ma 10 lat. Ale wszystko wyjaśnia się wtedy, kiedy autor opowiada nam o jego inteligencji, o jego sprycie, o jego całym zaangażowaniu w tą sprawę. Artemis wymyśla bardzo ciekawy sposób na zdobycie tych pieniędzy, ponieważ postanawia porwać wróżkę. No, każdy teraz sobie go wyśmiał, przecież wróżki nie istnieją. Ale Artemis, on do wszystkiego podchodzi bardzo systematycznie, skrupulatnie. Przeszukuje cały internet, wszystkie księgi, no i dochodzi do wniosku, że wróżki istnieją i że to jest bardzo opłacalna rzecz, aby ją porwać, ponieważ wróżki mają złoto, a to jest bardzo cenny kruszec na rynku brytyjskim. Zdobyła tak zwaną księgę wróżek, która jest podstawowym jego źródłem informacji. No i w pewnym momencie odskakujemy od Artemisa i przechodzimy do tej właściwej krainy wróżek. Poznajemy panią Holly, panią kapitan niedużą, która niestety musi doładować swoją moc. No i właśnie podczas tego rytuału porywają Artemis. No oczywiście nie sam, bo to jest malutki chłopiec, wątły, nieduży, z czarnymi włosami o niebieskich oczkach, ale ma bardzo fajnego swojego ochroniarza, butlera, który jest mu... jest jego osobistym ochroniarzem. Został mu przypisany już podczas jego urodzin, no i towarzyszy mu codziennie, o każdej porze dnia i nocy, jest po prostu takim jego aniołem stróżem. Butler doskonale zna się na broni, na walce, na technikach wszystkich i w ogóle. No i podywają właśnie panią kapitan niedużą. To wywołuje postrach, po prostu taką masakrę, paranoję w życiu wróżek, bo okazało się, że jednak ludzie wiedzą o ich istnieniu. No i zostaje wysłany elitarny zespół wróżek, tak zwany skrzat, aby odbić panią kapitan niedużą. Co okazuje się niestety trudną rzeczą. I tutaj właśnie poznajemy centaura Ogierka, takiego geniusza naszego Einsteina ludzkiego. Tam jest geniusza wśród centaurów, wśród wróżek. No i poznajemy samego Juliusza Bulwę, czyli całego tego ochronia, całego przełożonego wszystkich w całej policji, tej właśnie tej ze świata w podziemiach. I zaczyna się właściwa historia. Szturm na dwór Fowlów okazuje się wielkim niepowodzeniem. Cały elitarny oddział złożony z bardzo ciekawych skrzatów zostaje rozbity, zostaje przechwycona technologia wróżek. No i zarząd decyduje się na drastyczny krok. Co on się powiedzie, dowiecie się, jeśli przeczytacie książkę. Jest ich cała seria, potem Artemis Fowl zmienia się, jest postacią dynamiczną, scenicznego, takiego małego liska kretruska. Zmienia się w bardzo miłego człowieka, dorosłego już potem i zawiązuje się przyjaźń między porwaną Holly a właśnie Artemisem. No i teraz zmieniamy trochę tematykę, przechodzimy do kryminałów, takiego już prawdziwego zdarzenia. Jego autorem jest Harlan Coben. To jest jedna z bardzo wielu jego książek, Zachowaj spokój. Szczerze powiedziawszy, może nie najlepsza, ale to, co on pisze, to jest zawsze dobre, zawsze warto przeczytać. Najfajniejszą jego książką, najciekawszą, najbardziej wciągającą, według mnie jest W głębi lasu. Historia, właściwa akcja toczy się już po wydarzeniach, tak właśnie w tytułowej Głębi lasu, ale co chwila wracamy do nich, co chwila jest jakby odskocznia do tych wydarzeń. No i poznajemy młodego wdowca z córką, poznajemy jego byłą miłość, dawno pierwszą,
No i poznajemy właściwą historię, kiedy to podczas obozu letniego ginie grupka przyjaciół. Są po prostu bez śladu, giną, potem znajduje się ciała niektórych, ale wszystko zostało jakby zrzucone, cała wina została zrzucona na seryjnego mordercę, który grasował wówczas. To był opiekun tego właśnie obozu. Jednak wszystko zostało już zamknięte, już całe historie, wiadomo kto zabił, wiadomo dlaczego. Jednak właśnie historia znowu wraca, strach znowu wraca, ponieważ pewnego razu na ulicach zostaje znalezione ciało tego chłopaka, który powinien zginąć, który został oficjalnie uznany za zabitego.